Dzień dobry. Jestem Ludwik Siadlak, to jest mój codzienny vlog Trenerskie Życie w Obrazkach, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji, poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych, scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Wstałem dzisiaj nieco później niż planowałem, musiałem dospać 20 minut i chciałbym się z tobą podzielić tak na szybko taką refleksją, spod prysznica tak naprawdę, bo ponieważ o jakiejś godzinie 4 rano, czy 3.50 tak naprawdę, wróciły tutaj obok dwóch gości hotelowych, którzy dosyć mocno akcentowali ten fakt, że wrócili z jakiejś dobrej imprezy. I jeżeli zdarzyło ci się widzieć taką bajkę Zootopia, czyli po polsku chyba Zwierzogród, to pamiętasz, że główna bohaterka tego filmu, ona tam wynajęła mieszkanie i obok, w pokoju obok miała dwie gazele, które darły ryja. No więc w pokoju obok mnie mieszkają dokładnie te dwie gazele. Przypomniała mi się taka sytuacja związana z pielgrzymkami. Ja mam dosyć dużo szacunku dla pielgrzymów, bo widziałem, w jakich warunkach oni się tam poruszają, żeby dotrzeć do tej swojej ukochanej Częstochowy. Natomiast z drugiej strony mam ten szacunek dosyć mocno ograniczony, z tego względu, że nie dalej jak dwa dni temu na tym vlogu rozmawialiśmy o nieograniczaniu innych ludzi i ich wolności. No więc już sobie spokojnie czekamy pod bazą. Czekam na Carmen, która musi mnie wpuścić, ponieważ jest moją sponsorką w tym tygodniu. A bez niej nie wolno mi się poruszać po bazie. Więc jakby kontynuując ten temat, który skończyliśmy przed chwilą, muszę się do czegoś przyznać. Kiedyś, kiedy byłem gówniarzem, tak mając kilkanaście lat, jako że wychowywałem się w miejscowości tuż pod Częstochową, to przez tą miejscowość przechodziły w sierpniu wszystkie pielgrzymki, które z zachodu kierowały się w stronę Częstochowy. No i niestety te pielgrzymki miały to do siebie, że pielgrzymi mieli to do siebie, że chcieli cieszyć się i radować się bardzo głośno z tego faktu, że są już tak blisko swojego celu, swojej destynacji, że grali, czy nadawali te swoje wszystkie pieśni przez megafony i ja mam takie wrażenie, że wtedy miałem takie wrażenie, że pielgrzymka ma jeden cel tak naprawdę, oprócz poruszania się z góry określonym kierunku, i to jest fakt, żeby być głośniej z tymi megafonami niż pielgrzymka za nią i pielgrzymka przed nią, mając totalnie w nosie to, że jest godzina 4.10 rano, słońce dopiero wschodzi i ludzie niektórzy chcą po prostu jeszcze spać, jest środek tygodnia, bo jeszcze nie ma tego 15 sierpnia i tak dalej. No, to było strasznie frustrujące. Ja miałem kiedyś taki pomysł, tak jak mówię, jako gówniarz, to jest mi trochę wstyd, żeby napisać taki wielki sztrajf i powiesić na płocie "Pray in silence, motherfuckers". I oczywiście moi rodzice zabronili mi czegoś takiego robić i tak dalej. Ja później doszedłem do takiego wniosku, kurczę, jaka jest szansa, żeby taki komunikat dotarł? I nie mówię tutaj w tej chwili o znajomości języka, tylko chodzi o to, na ile agresywny komunikat jest w stanie na tyle rezonować z odbiorcą tego komunikatu, żeby on faktycznie przyniósł realny skutek. Więc to jest dokładnie tak samo jak z tą karteczką, o której mówiliśmy przed chwilą. Jeszcze nie mówiliśmy, to ja w głowie mówiłem sobie. Taki miałem pomysł, żeby, kurczę, zostawić tym ludziom, którzy dzisiaj, tym gazelom, które o 4 rano zaczęły tam bardzo głośno się wysławiać w tym moim hotelu, że zostawisz taką karteczkę. Następnym razem, jak wrócisz o 4 rano z imprezy, shut the fuck up. I fajnie, bo to by dało jakiś upust moim emocjom. Ale z drugiej strony, jaka jest szansa, żeby człowiek, który dostał taką karteczkę, żeby się uderzył w pierś i powiedział, kurczę, no faktycznie, nie powinienem był. I dlatego wydaje mi się, że agresja rodzi agresję. Gdybym zostawił karteczkę, oczywiście nie zostawiłem żadnej karteczki, natomiast gdybym zostawił karteczkę pod tytułem rozumiem, że wróciliście z imprezy bardzo zadowoleni, w świetnych humorach i tak dalej, ale pamiętajcie proszę o tym, że inni goście chcą spać w ogóle, w tym momencie bycie sympatycznym, mimo tego, że ktoś popełnił błąd, będzie dużo bardziej efektywne niż właśnie krzyczenie, wyzywanie się, tak jak to ma miejsce w naszej polityce, gdzie wszyscy tam cały czas tylko prawdę i rozliczenia. To nie ma sensu. Z drugiej strony, jeżeli to nie poskutkuje, no to pozostaje przymus fizyczny, a do tego się nie będziemy posuwać, no bo jednak jesteśmy cywilizowanymi ludźmi. I to jest właśnie taka myśl na dziś. Agresja rodzi agresję dokładnie w ten sam sposób, jak bycie sympatycznym, miłym i dobrym człowiekiem powoduje, że karma do nas wraca dokładnie tak samo. Ja naokoło siebie mam praktycznie samych dobrych ludzi. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że tworzę jakiegoś swojego rodzaju getto, no bo jednak nie mam do czynienia ani pół grama z jakąkolwiek partią polityczną. To getto jakby jest tworzone przeze mnie bardzo, bardzo metodycznie, ale jest mi z tym dobrze i nie warto jest
czy czasem warto jest mieć taki bufor bezpieczeństwa, żeby zastanowić się, czy odpowiedzieć sobie na to pytanie, które wtedy 20 lat temu zadała mi moja mama. Zastanów się, jaki to przyniesie realny efekt. Jaka jest możliwość na to, żeby człowiek, na którego chcemy wywrzeć jakiś wpływ, żeby faktycznie uderzył się w pierś i stwierdził, być może warto jest, abym zmieniła swoje zachowanie. Bo jeżeli mamy podjąć jakąś akcję, która i tak w ogóle o kant roztrzaskać, bo nic nam nie da, no to po co? Cały czas jedną z kluczowych zalet tego, że nie jestem pełnowymiarowym, pełnoetatowym vlogerem jest to, że kiedy umawiam się z dziewczynami na wiesbadeńskim rynku i żeby się napić grzanego wina, nie muszę brać ze sobą całego zestawu vlogerskiego, tylko mogę wziąć mój aparat, samą kamerę i nic więcej. I po prostu będzie jak będzie. Super sprawa. Kiedyś bym był z tego tytułu bardzo spięty i taki niezadowolony, że ojejku, bo to nie będzie wyglądało perfekcyjnie, nie będzie spójne i tak dalej. No, pozostaje się tylko cieszyć, że cały czas używam jednak aparatu, a nie na przykład samego GoPro albo samego telefonu. I'm not gonna drink it. You're gonna have to get over it. Huh? Cheers to you guys. You have to get over it. You cannot tell that mine is cacao. Oh, so. Come on, sure. She's drinking cacao. Hold on a sec. I'm good. And I didn't catch that on video. That would look so nice in a fail army. I się kurczaczki ustałem z trzema kubkami po winie. Bośmy się z dziewczętami tak zagadali, że nie zdążyliśmy ich oddać. Bardzo fajny temat taki Winans Market, bo jednak jest to sposób, żeby wyciągnąć ludzi z domu, poprzebywać troszkę razem na świeżym powietrzu, przy dobrym winku. Nie mam nic, absolutnie nic przeciwko. Ale teraz trzeba złożyć vloga, bo jeszcze tego nie zdążyłem zrobić.